Jak spać, żeby się wyspać? To był jeden z top komentów pod ostatnimi filmami. No i dzisiaj przychodzę do Was z 10 tipami, jak ten nasz sen zoptymalizować. Zanim zaczniemy, oczywiście przypominam o skasowaniu biletu. Także łapa w górę, sub i w komentarzu napiszcie, co chcielibyście usłyszeć za tydzień. Myślę, że każdy z nas dobrze wie, że sen jest bardzo ważną rzeczą w naszym życiu. Czuć to każdego dnia, jak wstajemy niewyspani, albo generalnie mieliśmy całą nockę zawaloną. Łatwo jest zauważyć, jak bardzo niezbędną jest to rzeczą. Regenerujemy się w czasie snu, to jest oczywiste. W czasie snu również czyścimy nasz mózg z toksycznych protein. W czasie fazy REM, czyli tej głębokiej, nasze wspomnienia krótkotrwałe zmieniają się w wspomnienia długotrwałe. Także chociażby nauka z dnia na dzień może się stać czymś, co będziemy pamiętać na długie lata nawet. Natomiast deficyt czy totalny brak snu oczywiście wpływa bardzo negatywnie na nasze zdrowie. Pogłębia nasze stany zapalne, zmniejsza poziom skupienia, spowalnia drastycznie spalanie tłuszczu. Poza tym, o czym już mówiłem w jednym z poprzednich filmów, bardzo obniża nasz testosteron, więc na siłowni poza regeneracją, no też dobrego progresu z tym obniżonym testosteronem. No i ostatni punkt, ale na pewno nie najmniej ważny, osłabia nasze serce, ogólnie cały nasz układ sercowo-naczyniowy dostaje kopa, jeśli nie będziemy spać odpowiednio. No i pamiętajmy, że spanie odpowiednio to nie tylko ile śpimy, ale też jak śpimy. Także przyjrzyjmy się temu głębiej, jak spać, żeby się wyspać. Punkt pierwszy to jest światło. Światło reguluje nasz zegar biologiczny. Jak jest poranek, jak świeci na nas słońce przez okno, rozbudza nas. Kiedy robi się ciemno, usypia nas. Oczywiście rozwój cywilizacyjny sprawił, że mamy sztuczne światła, tak jak to, które teraz na mnie pada. No i to troszkę negatywnie wpływa na to, jak możemy się czuć senni, kiedy powinniśmy już spać w nocy. Jeśli wgłębić się w fizjologię, to światło działa tak, że blokuje w naszym organizmie produkcję melatoniny, czyli hormonu, który każe naszemu organizmowi po prostu zasnąć. I nie myślcie, że musi być to jakaś wielka lampa czy światło z góry. Wystarczy taki ekran telefonu, które emituje światło niebieskie, które jest największym wrogiem, żeby już nas rozbudzało. Także takie klikanie przed snem, jeśli macie problemy ze snem, na pewno nie będzie pomagało. Istnieją aplikacje na telefon blokujące światło niebieskie dla tych, którzy są uzależnieni, żeby poprzesuwać na Insta parę razy przed snem. Także jest to opcja. Mamy również okulary blokujące światło niebieskie. To również będzie opcja. Ale jeśli chcemy być w 100% bezpieczni, to ja proponowałbym odłożenie na 2 godziny przed snem telefonu i to nas zabezpieczy przy tych zaburzeniach produkcji melatoniny. Punkt numer 2 to jest hałas. Generalnie dźwięki, które nas otaczają. Nawet jeśli nie wybudzą nas z tego snu, co oczywiście przeszkodzi w tym wysypianiu się, to osłabi to jakość snu, jeśli będziemy otoczeni tym hałasem. I też to, jak hałas wpłynie na jakość naszego snu, zależy od tego, jaka będzie wartość tego dźwięku. Czy będzie to zawierało treść, którą rozumiemy, to najbardziej będzie osłabiało jakość naszego snu. Jakieś szumy, czy generalnie melodie nie zawierające treści, nie będą aż tak wpływały negatywnie na jakość naszego snu, a wręcz mogą nawet poprawić, bo istnieją takie prosenne, chociażby na YouTubie, piosenki czy tam melodie. Natomiast rozmowa naszych znajomych, którzy są w pokoju obok, albo jakiś dialog w filmie, no to będą te właśnie najgorsze rzeczy, którymi możemy się otoczyć, jeśli potrzebujemy dobrej jakości snu. No i tutaj, jeśli chodzi o porady, no to albo znaleźć miejsce totalnie wyciszone, albo oczywiście stosowane od lat zatyczki do uszu, również w 2020 się sprawdzą. Numer 3 to będzie temperatura, o którą musimy zadbać odpowiednią, żeby było fajnie. Zbyt wysoka temperatura będzie znacznie pogorszała jakość naszego snu. Dla optymalizacji będziemy szukać w pomieszczeniu, w którym śpimy, niższej temperatury, ale takiej, która nie będzie też zbyt niska. Chodzi o to, żeby była ciut niższa niż taka typowo pokojowa temperatura. Ona pozwoli nam nie dość, że łatwiej usnąć, to również szybciej wejść w te głębokie fazy snu, przy których tak naprawdę wypoczywamy. Idealna temperatura, której szukamy w pomieszczeniu, w którym będziemy spać, to jest około 20 stopni. I warto pamiętać, że zbyt wysoka temperatura wpłynie znacznie gorzej na jakość naszego snu niż hałas, którym jesteśmy otoczeni. Numer 4 to jest alkohol. Jest to znany usypiacz. Niestety jest w tych negatywnych
punktach dzisiejszych, bo jasne, znamy te przypadki, kiedy ludzie nawet pod stołem potrafią zasnąć po alkoholu, myślę, że nie jeden. Natomiast oczywiście uśniemy, ale alkohol bardzo, ale to bardzo pogarsza jakość tego snu. Także to nie będzie tak, że łatwo padniemy i będziemy wyspani. Alkohol jest odradzany u osób, które potrzebują lepszej jakości snu. Numer 5 to jest kofeina. Myślę, że bardzo dobrze znany suplement każdemu z Was, kto ogląda nas regularnie. Kofeina jest znana z tego, że oczywiście pobudza, stymuluje, pomaga nam przetrwać, jeśli jesteśmy senni. No i jak najbardziej tutaj też trzeba się będzie jej wystrzegać. I na pewno słyszeliście nieraz, że ktoś mówi, że kofeina w ogóle na niego nie działa, że on i tak łatwo usypia. Jak najbardziej tak, zwłaszcza jeśli ktoś dużo i często stosuje kofeiny, to przestanie odczuwać to pobudzenie. Natomiast efekt stymulacji pozostaje. Widać to fajnie na treningach, zawsze mamy zwiększoną wydolność dzięki kofeinie, nieważne jak często jej używamy. I tak samo jest ze snem. Jak najbardziej zaśniemy, ale ta stymulacja pozostaje i to bardzo osłabia jakość naszego snu. Dobrą wytyczną dla kofeiny będzie niestosowanie jej na 6 godzin przed pójściem spać. Numer 6 to jest trening. Myślę, że bez zaskoczeń, każdy, kto się mocno zajechał na treningu, no to wie, że dużo łatwiej jest usnąć i nie będzie tutaj miało to żadnego negatywnego wpływu również na jakość snu. Będzie na pewno lepsza, trening jest bardzo dobry, ale wy jesteście armią WK, więc chyba nie muszę wam tego mówić, jeśli nas oglądacie regularnie. 7. Regularny rytm dnia. Czyli jeśli macie problemy z tym snem, fajnie, jeśli udałoby wam się wyregulować porę, kiedy się budzicie i kiedy kładziecie się spać. Zarówno pomaga to usnąć, jak i pomaga w polepszeniu jakości naszego snu. Numer 8 to jest melatonina. Jeśli nie uda nam się jej naturalnie wspomóc w produkcji w naszym organizmie, stosując wcześniejsze punkty, które wam podałem, to oczywiście możemy zasięgnąć po suplement melatoninę, ale należy pamiętać o tym, że jest to hormon, także nie jest to suplement jak kreatyna, który możemy codziennie brać 5 gramów, od razu mówię, bo zawsze są o to pytania, każdego dnia bez przerw. Natomiast melatonina jest hormonem, więc jeśli będziemy ją regularnie stosować, no niestety możemy zaburzyć naszą gospodarkę, także musimy robić przerwy od tego, ale jeśli mamy jakiś okres, kiedy ten sen jest najbardziej kluczowy dla nas, to myślę, że spokojnie można chociaż przez jakiś czas stosować tą melatoninę. Numer 9 to jest magnez. Jego braki również mogą bardzo negatywnie wpływać na nasz sen, dlatego często produkt ZMA był polecany właśnie jako taki produkt wspomagający sen. Jeśli mamy podejrzenia, że nasz magnez jest na zbyt niskich poziomach, to jak najbardziej warto albo poprawić swoją dietę, albo zastosować suplement z magnezem. Zwłaszcza do armii WK i generalnie ludzi trenujących jest to informacja, bo magnez łatwo wypłukujemy razem z potem. Także jeśli dużo trenujecie i macie problemy ze snem, to może warto właśnie zwrócić uwagę na to, ile magnezu mamy w diecie czy w naszej suplementacji. I numer 10 to jest ciężka kołdra albo ciężki koc. Może się to wydawać zabawne, ale brak okrycia w czasie snu negatywnie będzie wpływał na nasze usypianie i na jakość naszego snu. Także bardzo ciężka, gruba taka warstwa nad nami, która nas wgniata w to łóżko, jak najbardziej tu pomoże. No i chyba każdy wie, jak fajnie jest się władować w takie coś i już nigdy nie chcemy stamtąd wyjść. Także ma to też naukowe poparcie. Także to jest moje 10 patentów na to, jak zoptymalizować swój sen. Dajcie znać, czy macie jakieś swoje. Dajcie znać, czy pomogło, jeśli mieliście te problemy za jakiś czas. Także tyle ode mnie. Tak jak wam mówiłem, jeśli nie skasowaliście biletu, to dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście usłyszeć za tydzień. Łapa w górę i sub. Lecimy po 200 tysięcy. Bardzo dziękuję za aktualne 100. Już się nie mogę doczekać, żeby pokazać wam was uwiecznionych w metalowym przycisku YouTube. Tyle ode mnie jeszcze raz. Na razie. Nagrywa jeszcze? Zerkniesz? Czy jest rec? Dzięki. Sorry, ale...
przyjście z dworu i nagrywanie to też nie jest top wybór. Jak się zmienia temperatura.